Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Kuchnia, nazywam się Paweł Romankiewicz. Chciałem dzisiaj pokazać bardzo fajne dwa deserki, które możemy zrobić w domu i na grillu w ogrodzie. Pierwszym z tych deserów będzie gruszka z grilla lub z pieca w konfiturze z żurawin, malin i miodu. Drugim deserem będą banany pieczone z miętą, z bakaliami i z jogurtem greckim. Najpierw przygotowujemy konfiturę, czyli dodajemy tak, żurawinkę. Ilość jest uwzględniona od ilości tego deseru. Ja zrobię deser na jedną osobę, czyli potrzebuję dosłownie ze 3 łyżki żurawiny i taką samą ilość malin. Wybrałem maliny mrożone ze względu na to, że one się łatwiej rozpadną i więcej dadzą takiego soku. 2 łyżki miodu. Całość wstawiamy na gaz i dusimy na małym ogniu, aż powstanie nam jednolita taka masa, czyli taka konfiturka. Również możemy to zrobić tak samo na grillu, tylko troszeczkę dłużej czasu to zajmie. I odstawiamy, niech to nam się fajnie smaży. Przygotuję sobie teraz bananki. Potrzebujemy tak, kawałeczek folii, zrobimy coś w formie talerza, miseczki. No. Na razie jeden banan. Kroimy w takie grubsze plasterki. Nakładamy do naszej miseczki i to jest taka porcja na jedną osobę. Jeden banan, jedna miseczka. Robimy trzy dla trzech osób, czyli trzy takie tego typu miseczki. Łyżka miodu. Łyżka troszeczkę może za dużo, o pół łyżki. Kawałeczek mięty. Dosłownie 2-3 listki wrzucę do środka. Tu już nam ładnie się konfitura smaży. I tak naprawdę ta konfitura będzie dobra wtedy, bo ciężko określić czas. Ona będzie dobra wtedy, kiedy cały płyn nam wyparuje, owoce się rozpadną, powstanie nam właśnie taka prawie że jednolita konsystencja. I odrobinę oliwki do naszego banana. Całość zawijamy dosyć szczelnie. I teraz tak, taki pakunek wkładamy albo na grilla, w naszej wersji tutaj kuchennej, albo po prostu do piekarnika. Około 180 stopni. 10 minut w zupełności wystarczy. Dobrze, tu konfiturka nam się smaży. Nasza konfitura już dochodzi. Myślę, że tak 10 minut jej w zupełności wystarczyło. W tym momencie rozgrzewamy patelnię grillową lub rozpalamy grilla, w zależności kto czym dysponuje. Ja tutaj troszeczkę przesmaruję naszą patelnię oliwą z oliwek. Tak,
żeby nam grillował gruszki, żeby nam nie przywarły. Szkoda, że nie mam właśnie grilla takiego węglowego. To będzie naprawdę fajny efekt, jest jak te gruszki takie przysmażymy. Teraz powiem coś o tych gruszkach. Te gruszki wcześniej wydrążyłem i ugotowałem w zimnej wodzie, od zimnej wody, czyli nie wkładałem do wrzątku, tylko od zimnej wody gotowałem do miękkości, tak? Czyli one są po prostu ugotowane. Tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby wytworzyć fajne paski i dać efekt takiego właśnie dymu grillowego i aromatu. Na rozgrzaną patelnię grillujemy gruszki. Dwie połówki, czyli jedna gruszka na porcję wystarczy. Wrzucę trzecią, jakby nam się miała jedna rozpaść. Gruszki posmażamy około 10 minut, 7-8 minut na pewno, z każdej strony, czyli wychodzi jakieś 3 minutki na stronę. O, bardzo ładnie. Banany zostały jeszcze tylko 3 minuty, myślę, że już możemy nakładać. Gaz wyłączę. I tak. Jedna połówka. Druga połóweczka. No, teraz w warunkach grillowych to byśmy podali na tackach, nie na talerzach, tak? Nakładamy odrobinę naszej konfitury. Odrobinę więcej. Do dekoracji troszeczkę mięty. I proszę spojrzeć, zajęło to dosłownie chwil kilka, a deserek jest na pewno wyśmienity, co mi się wydaje, że nasi operatorzy to potwierdzą. A ja przygotuję drugi deser. I zobaczmy nasze banany. Najpierw na deskę. Delikatnie otwieramy. I teraz ten aromat taki, który się wydobywa od mięty, jest coś niesamowitego. I również możemy podać w ten sposób łyżeczkę na tackę, łyżeczką wyjadamy, ale no wiadomo, że w naszych tych warunkach teraz podam na talerzu. Łyżka jogurtu greckiego, bakalie, tu mamy mieszane, są orzechy, pestki dyni, orzechy laskowe, włoskie, rodzynki. Posypuję lekko i również listek mięty. I myślę, że jak podamy dwa takie deserki, myślę, że nasi goście nic nie powiedzą, bo będą zajęci jedzeniem. Także ja na dzisiaj dziękuję Państwu i zapraszam na kolejny odcinek. Żegnam, do widzenia.